Witam wszystkich kolegów hodowców. Miałem tego filmu nie nagrywać, ale z powodu, że ludzie dużo gołębi gubią, że no nie wiem, żeby to każdy mi to zrozumiał. No, proszę patrzeć na ten film i sam film normalnie wam nie trzeba więcej tłumaczyć, bo nieraz to już się mówię, może nie każdemu. Ja się cieszę, że do mnie dzwonicie, ale każdemu trzeba z osobno tłumaczyć, ale zaraz wam powiem, o co chodzi. Słuchajcie, gołębie wczoraj przyszły z lotu, dostały ich, się mówi, po dwóch godzinach. Uciej. 60%, 70% karmi. Letki. Wieczorem przyjechałem, wodę zmieniłem. Wiadomo, każdy wie, że propolis daje. Wodę zmieniłem tam później na czysto, bo były jakieś tam herbata, każdy wie, tam z pokrzywą, z cytryną, tam z elektrolitem delikatnie. Wczoraj były nakarmione, tylko jak się mówi. Na początku chudo karmą, później wieczorem te 30-40% już do oporu grubszą karmą. Ale każdy wie, że 2-3 godziny nie karmi. I ty zobaczcie te gołębie, ktoś by powiedział, że oni byli głodzone. Nie byli głodzone. Wczoraj karma jeszcze była wieczorem wysypana. Teraz zaś chudo karmione. Jęczmień, 50-70% jęczmień jest. Jutro wsiadę wieczorem o 18, zaś to tak samo by. Nie są głodne, nie są karmione, czy tam 50% karmione. Dawajcie 50% jęczmieniu, więcej mnie dzwonić, więcej mnie nie pytać i będą wyniki. I co więcej, po prostu gołębi nie przekarmiać. Jeszcze później zobaczę za 5 minut. Jak ziarko zbraknie, może dwa dołożę, jak nie, to jeszcze te ziarko ją zabiorę. Prosta metoda, prosta. Ja to robię to na wyczucie, jak nie, ten trochę dołożę, ale raczej już oni nie dostaną. No, ziarko zostaje, będzie wysypane. Dwa ziarka zbraknie, trzy ziarka dołożę. To nie wiem, inaczej chyba nie umiem to wytłumaczyć. Tak w razie pytać, proste co pan mówiłem tyle razy, kiedyś tam z Krakowa. No tam leciał jak każdy. Tam ledwo konkursy łapał. Do mnie zadzwonił z 2 lata temu, dał cytryny. W czwartek czy w piątek pierwszy konkurs zrobił. To już mnie cieszyło. W tym roku parę razy dzwonił, w pierwsze 15 się ukrył. A teraz nie będę gadał, bo nikt nie uwierzy, na którym pan jest miejscu. Ale myślę, że kto wie, kto nie. Jak to mówię, tam ze środkowego czy z ostatniego miejsca na pierwszym miejscu na razie jest wiadomo. To może się chwalenie, ale pan sam zadzwonił. Można powiedzieć, cieszy. I pan, jak się mówi, nie ma czasu, bo nie będę mówił pan, gdzie pracuje, bo pan ma swoją działalność i się mówi, o 4 rano wstaje, wieczorem robi do 10, do 11 i żeby mieć gołębie na pierwszej pozycji, no to czapka z głowy. Kto nie ma wiedzy, zadzwonić, ja nie wiem, ja tego nie rozumiem. Ja też gołębie zgubię, ale ja nie rozumiem gołębi gubić, ja nie rozumiem. 3 miesiące temu był film, czy teraz film. To ja tylko karmika, niektórzy powiedzą, że ładna, może karmik skraca, jak oni skracą, były 2 po 1,5 metry i są 2 po 1,5 metry, no nie wiem, w razie pytań, dzwonić, prosta metoda, cebula, czosnek dzisiaj, odstrzepkowego, jak mówię, moment, ile gołębi jest, 55 gołębi na przykład, 2 łyżki odstrzepkowego, 2 łyżki wody i pół cebuli i 2-3 ząbki czosnku. Prosta metoda, razem zmielono. A jak nie, to nawet ja robię w butelce z cebulą, z octem. Znaczy z octem bez wody, ale teraz mam czas w niedzielę, to sobie zrobię. Bo zazwyczaj w poniedziałek to daję, nie? Zazwyczaj w niedzielę, ten lot był przesunięty na niedzielę. Jak to mówię, ja obserwuję, 2 gołębie odejdę, czy 4, czy 5. Nie będę karmione. Prosta metoda, prosta. Nie. Także jak się mówi, ja tam nie jestem taki specjalista, ale gołębie u mnie muszę tańczyć. Jak nie tańczą, nie są karmione. Także zamiałem się wypowiedzieć, się wypowiedziałem. Także ktoś co takich gołębi też takich może nadobyć. A ktoś powie, że łady złe gołębie, no to od łady nie musi brać. Trzeba mieć wiedzę na łady gołębiach. Łady gołębi jedzą 10% owsu co dzień, 40% jęczmieniu. Kto wierzy, nie wierzy. Także pozdrawiam kolegów. Dobry lot. Nie macie jęczmieniu od łady. Nie brać gołębi. Łady gołębi lecą na jęczmieniu. Dziwne, ale prawdziwe.
Dobry lot, pozdrawiam, do usłyszenia.